Was witam, moja kochana słoneczka. U mnie jest pogoda na przemian. Raz jest deszczyk, raz jest burza. Troszeczkę wczoraj polało tak porządnie. Było wieczorową porą tak burzowo, ale dzisiaj jest pięknie i od jutra ma być ponoć ponad 30, nawet do 34 stopni, kochani. Zerknęłam sobie na pogodę, bo ja nie oglądam wiadomości, jak większość z Was już wie. A jak nie wie, to Was informuję. Kochani, właśnie odnośnie wiadomości. Jest teraz taki okres letni. Ja bym zachęcała, zamiast słuchania tych wydarzeń wszystkich, co się wydarzyło, jakiejś tam tragedii, coś, co Was drażni, denerwuje, politycznych rzeczy i tak dalej, zanurzyć się w to nasze piękne lato, w to nasze słoneczko, zacząć się przyglądać naszemu światu. Naprawdę lato nie trwa długo. Zaraz znowu będą szarugi, jesienie, zimno i tak dalej. Znowu na sercu będzie się robiło zimno, depresyjnie i tak dalej, i tak dalej. Sami wiecie, jak to jest. Więc, kochani, zachęcam do wyjścia w plener, patrzenia na cudne rzeczy, skupianie się na pięknych rzeczach. Jeżeli wchodzimy poza swój dom, poza mury, zobaczcie, ile mamy przestrzeni. Co wtedy się dzieje? W naszej głowie, w naszym sercu, w naszej duszy oczywiście robi się też taka przestrzeń. Nie jesteśmy ograniczeni, tak? Przez ściany, przez małe pomieszczenia, gdzie się dusimy, można dostać klaustrofobii. Jak za długo siedzimy w takich małych pomieszczeniach, tak? Piesek też biegnie, chce się wychasać, więc my też powinniśmy mieć tam swoją przestrzeń. Poza tym, kochani, zachęcam do takiej przestrzeni. Dlaczego? Bo jeżeli jesteśmy ciągle w domu, w tym natłoku pracy, obowiązków, tych rodzinnych różnych tam dyskusji, sprzeczek, przekamarzań się, nawet można się pogniewać, zdenerwować i tak dalej, warto sobie wyjść, tak? Warto sobie wyjść w przestrzeń. Co ja zauważyłam i chciałam się z Wami właśnie podzielić? Bo ja już od dawna mam taki jakby luz w swojej głowie, tak? Zupełnie jestem luzacko już nastawiona. Tak mi jest fajnie, luźno. Moja przestrzeń jest zawsze otwarta. Ja się nie ograniczam, że mi wolno coś odtąd, dotąd i tu, a tu już nie mogę, tam nie mogę spojrzeć, tam nie mogę jechać, tam nie mogę zrobić sobie figla, tam nie mogę myśleć na puszczawkę i tak dalej. Wszystko mogę, kochani. Wszystko mogę, to co chcę, na co mam ochotę. I właśnie chciałam się podzielić tym, że jeżeli mamy taką pustkę sobie w głowie, taką przestrzeń, to wszystko do nas łatwiej dociera. To jest tak, jakbyśmy otworzyli raptem żaluzję, albo mieli firankę nie taką gęstą, przez którą nie przychodzi słoneczko. I kochani, wszystko do nas przychodzi. Jeżeli mamy w sercu wszystko poukładane, w głowie, tak jak mówię, nie zaświecone, nie zagradzone, to wystarczy, że coś pomyślimy, coś chcemy i automatycznie to się dzieje. No ja nie czepię gdzieś tam, jak to mówię, z rękawa i zmyślam rzeczy, tylko mówię rzeczy, które już doświadczam i sprawdzam. Powtórzę jeszcze jedną rzecz, którą niedawno mówiłam na filmiku, że właśnie tydzień temu to było, chyba tydzień, mniejsza o to, ale niedawno zobaczyłam u dziewczyny torebkę taką tutaj, że można sobie po prostu z nią chodzić, mieć rączki wolne i ona jest do pasa. Zobaczyłam ją w sobotę, kochani, a w poniedziałek już miałam ją kupioną, w ogóle nie planując, ja tylko sobie pomyślałam o niej i ona już czekała na mnie w sklepie. Teraz co fajnego się wydarzyło? Kiedyś wspominałam na jednym filmiku, że przez przypadek znalazłam się w Monachium, przez przypadek tam mi końcówki włosów obcięto, więc sobie pomyślałam kiedyś tak, dobrze, jak tu wrócę, to może sobie zrobię tym razem kolor włosów tutaj, a nie w Polsce, a co mi to szkodzi, mogę sobie spróbować. No i kochani, zbliża się już czas powrotu. W ogóle to mi się już pomyliło, bo ja myślałam, że tylko 2 tygodnie. No oczywiście już zaczęłam terminy, umawiać się na terminy, no bo później wiadomo, nie załapię się, a tydzień po powrocie mam wesele. Więc wieczorkiem sobie pomyślałam taką rzecz, oho, no to napiszę do tej dziewczyny, co tam pracuje w tym zakładzie fryzjerskim, o ile wcześniej trzeba się u nich zapisać i ewentualnie ile to kosztuje. No i sobie przeanalizować, czy mi się to kalkuluje. No i oczywiście jak długo trzeba czekać, czy wcześniej termin jeszcze i ile to będzie trwało, żebym zdążyła dojechać i wrócić sobie w moją przerwę.
Ja sobie to pomyślałam. Następnego dnia pojechałam sobie na rowery. Przejeżdżam sobie koło tej mojej restauracji. No i patrzę, siedzą sobie ludzie, no to sobie idę. No i spotykam tą fryzjerkę. Uśmiecham się do niej, ona się ze mną wita. No ja mówię, wiesz co, fajnie, że Cię widzę, bo mam pytanie do Ciebie. Ile kosztuje tam u Was zrobienie włosów? A ona mi szepcze, mówi, a po co Ci jechać, płacić tam? Ja Ci to zrobię tu na miejscu. No i już umówiłam się z tą dziewczyną, kochani. Też chyba z 2 tygodnie temu spodobały mi się perfumy u dziewczyny, która właśnie w restauracji pracuje. Jak się okazało, ja ten zapach znałam, mówię, znam go. Jak się zapytałam nazwę, okazało się, że ja miałam już kiedyś te perfumy, tylko że w innej buteleczce, w niebieskiej, a ona ma w różowej. Urzekły mnie oczywiście, więc już wstępnie napisałam do domu, żeby mi zamówiono te perfumy, ale jeszcze nie dałam linka, bo jeszcze mi się nie chciało, mówię, a jest jeszcze trochę czasu, tylko żeby mi zamówili perfumy. I znowu dałam sygnał. Idę sobie do tej restauracji naszej, tej mojej ukochanej. No i tak ni stąd, ni zowąd czuję zapach. I tak rozglądam się w koło, nie widzę nikogo, żadnej kobiety. A właśnie ta właścicielka już zdążyła obejść, przejść, a ja mnie zauważyłam. Siedziałam tu i tak wzrokiem przeleciałam i skupiłam się na niej. A, mówię, to ty? To ty tak pachniesz, że ona się śmieje. Ja mówię, no kurczę, mówię, tak mi się podobają te perfumy, że mówię, już powiedziałam rodzinie, że mam ich zamówić. I ona jeszcze raz mówi, poczekaj, poczekaj, Bożena. I znowu zobaczyła do komórki, ile kosztują tutaj. Ja mówię, okej. Bo już wiedziałam cenę u nas i ona mi to zobaczyła. I okazało się, że jest to różnica 150 zł na nasze. Więc dzisiaj idę właśnie w tym momencie zapłacić jej za te perfumy i ona mi je zamówi, bo jednak 150 zł to jest dość duża różnica na butelce. Więc kochani, zobaczcie, jak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli mamy jasny, czysty, klarowny umysł, jeżeli się nie skupiamy, jak to będzie, co to będzie, co mam zrobić, kiedy mam zrobić, komu powiedzieć, po prostu tylko sobie puszczamy takie hasło, bo jak to chcę mieć? I od razu to się dzieje. Fryzjerka przyszła sama na odpowiedź moją. Ja wcale nie musiałam do niej pisać. Znalazła się w tym momencie, w którym ja potrzebowałam się zapytać. Tutaj, kiedy napisałam do domu, żeby mi kupili te perfumy, znowu dziewczyna zerknęła sama, ja jej w ogóle nic nie mówiłam i okazało się, że mi je kupi. Kochani, więc ja tak robię. Słuchajcie, jakie to jest cudowne. Gdziekolwiek idziemy, gdziekolwiek planujemy sobie gdzieś pojechać, nie skupiajmy się, jak to będzie, co mam zrobić, kiedy, którędy, jak i od razu takie plany. Po co? Rzucamy hasło w przestrzeń. Bo ja tam chcę być i tyle. No i potem wszystko się dzieje. Ale tak jak mówię, musi być ten umysł rozjaśniony, klarowny, żeby do nas szybko płynęły te informacje, tak? Nie, żeby przeszły, przeciskały się pomiędzy naszymi tymi myślami, tą graciarnią, no bo to jest wtedy ciężko, tak? To jakbyście coś nowego chcieli, jakąś szafkę kupioną do domu wnieść, a tam macie pełno gratów i nie możecie się przycisnąć i wcisnąć się z tą nową szafką przysłowiową. No to kochani, ja Wam życzę takiej przestrzeni wokół siebie, w swojej głowie. Jeżeli macie jakieś granice, ja wiem, że jest ciężko je zniwelować od razu, ale po prostu sobie je przesuwać, tak? Czegoś się boicie, wstydzicie, macie kompleksy, ja też mnóstwo miałam, to po prostu nie mówić, bo nie, bo ja nie mówię, bo ja nie wejdę, bo ja się wstydzę, bo po prostu to pokonywać krok po kroku. Podoba Ci się gdzieś wejść, to po prostu tam wejdź. Masz opory przed czymś tam, przed zapytaniem, czy czymkolwiek, to wtedy jak najwięcej pytaj o coś. Zdobywaj informacje. Stawaj twarzą w twarz z ludźmi, z którymi Ci się wydaje, że nie pasujesz do nich, że może to nie Twoje sfery, że coś tam, że oni są lepsi. Nie, stawaj twarzą w twarz. Nie bój się coś powiedzieć, bo każdy człowiek ma coś w sobie, może czymś zaimponować, może się czymś podzielić. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakiejś wiedzy ogromnej, kochani. Ja nie mam żadnej wiedzy ogromnej, ale napisała się na Facebooku dzisiaj, wczoraj, że
niesamowite rzeczy. Przychodzę sobie, wchodzi nowa osoba. Ja nie wiem, czy to jest taka moda, czy tu jest tylko to miejsce, czy ja po prostu się znajduję w takim miejscu, że życie, wszechświat mi to serwuje. Wchodzi, ktokolwiek wchodzi, patrzy się na mnie i od razu nowa osoba, a ty do mnie, a ty to kto? No ja Polka, a ty kto? No i tam wymieniamy się. Ostatnia babeczka była, nie wiem, z jakiego kraju, też mówiła, już zapomniałam. Mniejsza o. I ona się na mnie patrzy. I zaraz drugie pytanie, tu już jestem przygotowana, wiem jakie będzie. A ile ty masz lat? To jest bankowo. Kto ty jesteś, ile masz lat? No to ja mówię nie, buzia taka, nie, nie, nie. Ja mówię tak, tak, nie, niemożliwe. I ja już się śmieję w głos. I ci, co tam słyszą, co już wiedzą, no to się śmieją razem ze mną. Mówię tak, tak, tak. No i potem następne. Zamieniamy dosłownie po cztery zdania. Dwie minuty upływają i już jestem tulona w ramionach. Boże, jaka ty jesteś cudna, jaka ty jesteś fajna. Obsypana jestem komplementami jak kwiatami. No i oczywiście, jak ktoś sobie pozwoli, gdy mam aparat, bo nie zawsze mam, czasami nie mam, a komórką jakoś nie umiem. Jeszcze mam problemy, muszę się nauczyć. Więc jestem tulona. Boże, jakie to jest boskie. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ja mówię, przeżyłam tyle lat w życiu. Ja nigdy nie byłam tulona. Ja nigdy nie byłam obsypywana komplementami. A ostatnio mówię o moich oczach. Mówię, matko, pan. Patrzą się moje te ślepka. Mówię, jakie ty masz piękne oczy. Ja mówię, jakie? Normalne, zwyczajne. Nie, nie, nie. Masz, i określają mi, że mam niebiesko-zielone. Czy to ja mówię, ja nigdy zielonych nie miałam. Nie? Jakieś tam szare, to wiem. I w końcu przyszłam do trzecim dniu do domu i zaczęłam się do tego lusterka przeglądać. No jakie mam te oczy faktycznie, nie? No faktycznie, były takie jakieś puro-szare, a teraz mi się jakby zmieniły takie właśnie pod puro jakby zielone. Te zieleni nie widać mocno, ale to nie są takie szare jak kiedyś. Może mi się zmienią. I oczy, kochani. Ale to jest takie cudowne. Jeszcze ja trzech osób pod rząd pytam. Ty, jakie ja mam oczy? Ty, jakie ja mam oczy? Bo ta osoba nawet nie słyszała, co mówiła ta. No i mi mówią o tych oczach, nie? Ja mówię, no nie, no, no słuchajcie, to jest mega, 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 mega. Przynajmniej dla mnie. I jak ja mówię zawsze, to nie ja w sobie szukam jakichś cech, tylko po prostu ludzie mi je pokazują. Bożena, zobacz, ty masz ładne oczy. Bożena, zobacz, ty masz ładne to, a ty masz ładne to, a ty jesteś super. Nawet mi, wiecie co, nawet się mnie pytają o perfumy. Panie, ale panowie, ty Boże, no, czym ty pachniesz? No to panie, no to dobra, zgoda, panie się pytają, ja też jak poczuję, to się pyta po jaka nazwa, ale panowie, nawet tutaj jeden chłopaczek, który sobie nazwę przesyłała mu, zdjęcie moich perfum. Kochani, jest niesamowite, no nie wiem jak wy, ale ja jestem już otwarta na wszystko, mam pootwierane wszystkie drzwi, wszystkie okna, moje przestrzenie są daleko, 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 ja nie mam ograniczeń. I tak jak mówię, wysyłając dużo miłości, radości, uśmiechu, po prostu ja już wszystkich kocham. No to mi się to zwraca. Ja mówię, Boże, jak jest cudownie kochać cały świat. Jak jest cudownie kochać ludzi. Bez względu na to, jacy oni są, kochani, nie oceniajmy ich. Ja nie szukam, mówię, minusów. Ja po prostu tulam się w ramiona, przychodzi jakaś dziewczyna, coś robi, coś się śmieje, zachowa się tak, czy nie tak, czy ktoś... Nieważne. To jest jego życie, to jest sposób bycia. Ale na co zwracam uwagę? Jak ta osoba traktuje mnie? Jeżeli mnie traktuje fajnie jako kumpela, kumpla czy kumpele, jak się ze mną śmieje, jak sobie wniesiemy toast na spotkanie, pośmiejemy się i tak dalej i zupełnie bez zobowiązań się rozstaniemy, nic, jeden od drugiego nic nie chce, to jest, kochani, cudowne. Nie ma tu żadnych podejrzeń, że ktoś coś od kogoś chce. Że ktoś jest miły dlatego, żeby się przypodobać, bo za chwilę będziemy coś chcieć od osoby. Kochani, warto być miłym, cudownym, uśmiechniętym. Warto zauważać w ludziach te cechy, szukać ich pięknych, jak ja mówię, rzeczy i wewnątrz, i na zewnątrz. Jak ktoś ma piękną bluzeczkę, powiedzieć mu o bluzeczce, ma piękne oczy, powiedzieć o oczach, ma piękne włosy, powiedzieć mu o włosach. Ja tak robię, mówię ludziom i to samo procentuje, bo ludzie mówią mi, tulimy się, kochamy. No wczoraj też znowu babeczka podchodzi i znowu się patrzy, a kto ja? A ja jestem sąsiadką i tam mi wymienia kogo. Ja mówię, tak? No to fajnie. A co ty tu robisz? A ile ty masz lat? I tak dalej, znowu i rozmowa i to. No słuchajcie, dwie minuty ona mnie już kobieta tuli, ona mnie już kocha. Mówi, jaka ty jesteś fajna. No, no wiecie co, a ja się śmieję już w głos.
No bo na początku się nie można przyzwyczaić, ciężko jest uwierzyć. Człowiek tak patrzy ze zdziwieniem, ale potem się do tego przyzwyczaja i mówi, Boże, ja jestem kochana. Ja naprawdę jestem kochana. No jak ja mam się źle czuć? No i to i teraz przekazuję Wam to wszystko. To moją radość, to moją miłość i życzę każdemu z Was, żeby każdy z Was czuł się taki kochany jak ja. No to buziaczki, moi kochani. Cudownego dnia Wam życzę. I słoneczka dużo. No u mnie od jutra będzie bardzo, bardzo, bardzo ciepło, więc będę na jeziorko jeździć i się opalać. Trochę się jeszcze pobrązowić, aby ładnie wyglądać, jakbym wróciła z czasu. Bo oczywiście moje życie jest urlopem. Kocham Was. Buziaki.